Witam Was, ja jestem Aqua Arek, a to jest mój baniaczek, taki poligon testowy, 63 litry. Na początku chciałbym podkreślić, że mój wideoblog nie będzie serią poradnika, tylko zapisu moich zmagań i starań o ten zbiornik i mam nadzieję, że dzięki temu powstanie jakaś relacja z Wami, youtuberami akwarystyki, dzięki czemu będę mógł się czegoś nauczyć. Wytrzeć się swoich błędów, które gdzieś ciągle popełniam i powielam. Zbiornik ten zakupiłem prawie 2 lata temu. Przeżył jeden restart. Dobiłem nieglony. Obecnie aranżacja ma prawie 5 miesięcy. Powstała na ziemi ogrodowej, uniwersalnej z marketu. Główną moją obsadą są kryptokoryny Nana, Rubella. A czemu? Ponieważ tylko to chce żyć i rosnąć w moim zbiorniku. Czemu? A to już pytanie do Was. Znajdzie się u mnie jeszcze trochę mchu, wątrobowca i resztki jezierzy, którą wyplewiłem z tego zbiornika. Rosła jak szalona. Zbiornik jest mały, a strasznie porastały ją szybko mchy, nitki, z którymi odwiecznie mam problem. Wszelkiego rodzaju łodygowce typu Ludwiga, tak jak widzicie, mam tutaj nawet pogastemon. Po zakupie w sklepie akwarystycznym, po jakichś 2 dobach w moim akwarium, te roślinki po prostu rozkładają się. Liście robią się przeźroczyste, łodygi gniją, po roślince pieniądze idą w błoto. Nie wiem, czy to jest wina emersyjnie hodowlanych roślin u producentów, a później w sprzedaży w sklepach zoologicznych tych roślin i następuje po prostu taki szok. Czy moja woda jest jakąś wodą piekielną i smaży je? Robiłem ostatnio testy, niestety paskowe, bo kropelkowych nie posiadam. Azotany wyszły mi 0, azotyny 0. Twardość ogólną mam na poziomie 8, twardość węglanową 19, pH 7,8, chlor 0, dwutlenek węgla 9. Woda, którą leję, jest to woda kranowa. Teraz zacząłem ją mieszać 50 na 50 z wodą RO. Chciałbym tą twardość węglanową zbić do 10 stopni. Mam nadzieję, że dzięki temu pozbędę się szczątków, jakie pozostały mi po krasnorostach. Nawozy, jednym nawozem, jaki do tej pory był, i kryptoryny nie narzekały. Jak widzicie, mój cały zbiornik składa się z kryptokoryn. I co rusz gdzieś tam odbijają mi nowe zaszczepki. Wszystko się rozkrzewia ładnie. Więc, tak jak mówiłem, nawozy, jedynym nawozem, jaki stosuję, jest to ziemia ogrodowa. Od 2 dni zacząłem stosować potas. Trochę naczytałem się odnośnie tego, że w wodzie kranowej, a zwłaszcza już kiedy zacząłem stosować wodę RO, tego potasu jest za mało. Więc zacząłem go, tak jak widzicie tutaj jest buteleczka z potasem, zacząłem go stosować, lać. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Zacząłem filtrację od najtańszego Hinola, była to Kaskada. A po jakimś roku czasu szarpnąłem się już na coś lepszego. Jest to filtr kubełkowy Minikani 120. Standardowo z wkładem z gąbki waty filtracyjnej, ceramiki oraz zeolitu, który co jakieś tam 3 miesiące wymieniam na nowy. Oświetlenie jest to Belka Power LED. Beleczkę wykonałem sam z profilu aluminiowego. Jest tam jakieś 27 LEDów.
jednowatowych, barwa 6500 kelwinów, w tym 4 sztuki to są power LEDy full spektrum. Zadbałem o pełną gamę widma dla tych roślinek. Obsada, kilkanaście neonów zielonych, bodajże 6 sztuk neona diamentowego, jaki udało mi się upolować, resztki ze sklepu. Bardzo mi się podoba ten neon. Z pierwszych zakupów zostało mi jakieś 4 sztuki zwinnika złotego, gdzieś tam za krzaczkami się chowają. 7 sztuk Danio Lamparciego. 10 w krzaczkach są dwa helmety Ślimory. O i mam dwie Ramirezy Electric Blue. Jedna jest malutka samiczka, większy samiec. I jedną Ramirezkę zwykłą samiczkę. Także pokrótce jest to taki mój amatorski zbiornik. Docelowo uczę się na nim. Chciałbym w przyszłości po przeprowadzce do mojego mieszkania założyć baniaczek 240 litrów. A tak to wygląda na chwilę obecną. Jedyną moją zmorą to jest problem z nitkami. Nie mogę sobie z tym poradzić, chociaż jest już troszkę lepiej niż było to na samym początku. Miałem takie drobne niteczki. Teraz te nitki są grubsze gdzieś, tam jeszcze resztki zostały, jak widzicie, na korzeniach. Troszkę jest okrzemków, ale bardzo mało. Natomiast tych nitek grubych gdzieś tam jeszcze pozostawało. Robiłem kurację, przyznam się szczerze, algizytem, bo już nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Szkoda mi było roślin, które po prostu były pozwijane tymi nitkami. Najpierw były to cieniutkie nitki, później były to takie nitki cienkie, ale bardzo długie, aż w końcu grube. Co jakiś czas gdzieś tam się przejawiały jeszcze krasnorosty, ale to były dosyć małe inwazje. Nie miałem problemów większych z nimi. I tak jak mówiłem, teraz stosuję wodę pół na pół RO plus moją kranówkę, która jest strasznie twarda. Mam nadzieję, że dzięki temu te nitki nie będą tak się pojawiały. Z testów wynika, że raczej dużo syfu nie zalega. A jak czytałem, nitki no, pojawiają się w momencie, kiedy azotyny i fosforan jest podwyższony. Zastanawia mnie jeszcze kwestia przejścia tylko i wyłącznie na wodę RO. Ale do końca nie wiem, jak poradzić sobie z mikro i makro. No bo wiadomo, gdy będę lał tylko wodę RO, będzie to woda jałowa, pozbawiona jakichkolwiek wartości odżywczych dla roślin. Więc nie chciałbym tego wszystkiego zagłodzić na śmierć. Zastanawiam się, jakiej używać chemii. Raczej nie chciałbym się bawić w sole małego alchemika, odmierzanie. Także myślę po prostu nad gotowymi zestawami. Tak więc do osób, które stosują tylko wodę RO, jeśli by była taka osoba, która chciałaby mnie poinstruować, w jaki sposób sobie przygotowywać taką wodę,
z dodatkiem jakichś preparatów, które by mi tę wodę wzbogacały o jakieś pierwiastki. Nie chciałbym zacząć się sam w to bawić, ponieważ boję się, że zaraz zacznie się kolejna inwazja glonów, gdy zacznę stosować mikro. Także bardzo proszę Was o radę, jeśli chodzi o nawożenie. Także na tą chwilę ja Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmu i pozdrawiam Was. Do następnego. Cześć.